Wyobraźcie sobie, że jesteście niedowidzący. Jedyna forma postrzegania świata to fale dźwiękowe odbijające się od przestrzeni. Blind to VR-owa przygodówka, gdzie wcielamy się w kobietę o imieniu Jen, która ze względu na wypadek samochodowy niczym Silent Hill straciła wzrok. Ale dzięki wydężonemu zmysłowi słuchu jesteśmy skłonni dostrzec krawędzie tego, co nas otacza przez echolokację. Z niewiadomych powodów znajdujemy się w wielkiej posiadłości, więzieni przez artystę psychopatę, który zamiast pomagać ludziom w potrzebie, zamyka ich i wystawia na próbę. Tą próbą jest rozwiązywanie okropnie zaprojektowanych zagadek logicznych, przez które będziesz miał ochotę wyłączyć tą grę. Przy jednej zagadce siedziałem bardzo długo, ponieważ nie było absolutnie żadnych podpowiedzi, co robić. Po prostu dochodzi do momentu w grze, gdzie wszystko jest zamknięte, póki nie zmacasz odpowiedniego przedmiotu, który w żaden sposób nie jest oznaczony czy podświetlony. Gra jest niesamowicie nudna. I mówi to ktoś, kto uwielbia walking symulatory, escape roomy i gry logiczne. Fabuła jest szczątkowa, postacie są bardzo niemrawe i w żaden sposób nie interesują, by wsłuchiwać się w ich historię. Echolokacja, może i ciekawa mechanika, która z zewnątrz robi wrażenie. Nie jest to zresztą pierwsza gra tego typu, bo miałem okazję też zagrać w grę Stifled, ale tutaj mechanizm ciągłego walenia laską, którą dostajemy w połowie gry, czy rzucania przedmiotami na lewo lub prawo, irytuje już po 15 minutach. Jest to jedna z tych gier, gdzie musisz dotknąć każdą klamkę, by znaleźć akurat te jedne drzwi, które się otwierają. Idąc dalej negatywnym tonem, Blind jest starą grą stworzoną pod pierwszą generację VR, więc miałem nie lada problemy, próbując grać na Valve Index. Raz kontrolerów nie wykrywało, a jak już restart pomógł, to się okazało, że muszę mocno zaciskać rączkę, by móc się w ogóle poruszać. A tak to gra bardzo dobrze działa, ponieważ nie znajdziemy tutaj zaawansowanych efektów graficznych przy takiej stylistyce. Same zagadki polegają na znalezieniu czegoś i przyniesieniu do czegoś. Czy to znalezienie klucza, czy koła, czy książki, czy ewentualnie przepchnięcie piłeczki przez labirynt, albo momentami dostaniemy też zagadkę muzyczną na zasadzie prób i błędów. W grze rzadko usłyszymy jakąś muzykę, ponieważ gra próbuje zbudować tą atmosferę samotności i zagubienia, ale przez to, że w słaby sposób zostaliśmy wprowadzeni w uniwersum, nie jesteśmy jeszcze wciągnięci w to, co się dzieje i nie czujemy żadnego połączenia, by na przykład się bać tego, że nic prawie nie widzimy. Jeżeli kręci cię zagubienie i chciałbyś zwiedzać nieinteresujące pokoje i stukać co chwilę laską, by coś widzieć, to Blind VR jest dla ciebie. W przeciwnym razie czeka na ciebie duże rozczarowanie. Zagubienie, nuda, słaba grafika, nudne dialogi bohaterów i nagrań z kaset, nieintuicyjne i nieciekawe zagadki, przy których zamiast wytężyć mózg, pobudzasz tylko frustrację do działania. Blind VR dostaje ode mnie 3,5. I to 3,5 to i tak jest bardzo mocno zawyżone, bo co jak co, no gra działa i nie ma dużych błędów, więc brawa dla programistów, że chociaż oni się postarali.